Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Obalamy mity kolejne, które mi podesłaliście na moim blogu pod postem właśnie o obalaniu mitów. I tak, pierwszy mit. Czy unik na ucieczce przed policją może zniszczyć spowalniacze pościgu? Wiem, o co tutaj chodzi. Ja sobie sprawdzę, czy mam akurat włożone takie power-upy na pościg. No, w sumie jestem sam tego ciekawy. O, wezmę sobie mojego pada do ręki. Już mam. Konsola power-up i tak, mam na ucieczkę zespołową. Nie mam włożonych tych power-upów, więc bierzemy sobie powiedzmy tutaj zamiast molocha i chodźmy do ucieczki jakiejś drużynowej. Zobaczymy, czy... Chociaż w zasadzie moglibyśmy też pójść na zwykły pościg. To najpierw zacznijmy sobie od zwykłego pościgu, a później zobaczymy ucieczkę drużynową. Może rzeczywiście czymś się to różni tutaj. Gdzie tu jest to najbliższy... No dobra, tutaj też mam wyposażony unik awaryjny, więc nie ma problemu. Tutaj mamy jakąś stację benzynową, czy ropową. I próbujemy. O, zniszczyli przede mną, cholera jasna. Dobrze, no to co tu jeszcze mamy w pobliżu takiego do rozwalenia? O, wiem, tutaj będzie oponka chyba do zrzucenia. Spróbujmy. Opona do zrzucenia jest tu. No i uwaga, uwaga. Unik awaryjny. Nie. Przynajmniej w zwykłym pościgu to nie działa. No i jeszcze weźmy sobie ucieczkę drużynową. Tutaj co będzie takiego do zrzucenia na ucieczce drużynowej w klasie A? Underground... O! Tutaj możemy sobie pojechać. I pojedziemy sobie ucieczkę taką i zobaczymy, czy rzeczywiście da się zrzucić. Tutaj będzie taka scena i na tej scenie możemy właśnie wypróbować, czy może nawet drużynowy unik awaryjny, czy ten zwykły unik awaryjny da radę zniszczyć tego z Pursuit Breakera. No, jestem ciekawy w sumie, jak to będzie wyglądało, ale podejrzewam, że raczej nie podziała, bo już kiedyś próbowałem nawet tego, no ale zobaczymy, może tym razem będzie inaczej. Okej, jesteśmy już na ucieczce drużynowej. No i zaraz pojadę na tą taką wielką scenę w moim Lamborghini Gallardo Valentino Balboni i spróbujemy tam zniszczyć Pursuit Breakera. Mam nadzieję, że nikt go nie zniszczy przede mną. Cholera, jedzie tam dziad jeden. Nie! Okej, świetnie. No i mamy chwilę dla siebie. Zobaczmy. Najpierw nawet... Kurde! Okej, no i sprawdźmy teraz na tej scenie. Mam nadzieję, że tym razem korweta się nie wpieprzy w to. Jedzie coś za mną? Nie, jest czysto. I uwaga. Nie działa. I nie działa. Więc raczej uniki... Nie, to się rozwaliło od czegoś innego, okej? Nie od uniku awaryjnego, którego użyłem. Także ten unik awaryjny działa tylko na pojazdy policyjne. Nie działa na obiekty typu właśnie z Pursuit Breakery albo nie wiem, jakieś pachołki czy parkometry, które są na drodze, więc to działa tylko i wyłącznie na pojazdy, samochody, radiowozy. Zobaczcie. Myk. Okej, kolejny mit. Jak stunigujemy jakiekolwiek auto klasę wyżej, to jest, czy jest jakaś różnica w dźwięku auta? Ciekawy mit. Ja tak czasami coś po włożeniu jakiejkolwiek części do samochodu, tak coś czasem słyszałem, że ten dźwięk się zmienia. Chociaż to mogło być złudzenie i nie chcę was tutaj okłamać, dlatego weźmy sobie jakiś samochód, który łatwo mi będzie tutaj zupgrade'ować do wyższej klasy. O, powiedzmy, że to będzie Hemi. Chrysler Hemi 300C SRT8. I na obecną chwilę samochód sobie brzmi, posłuchajcie, tak.
Nie? Więc teraz sobie włożymy jakieś tutaj części. Mam jakieś tam odpady z wygranych wyścigów i coś się tu na pewno nazbierało z tego w tym moim magazynie, więc na pewno da się podnieść ten samochód o klasę wyżej. Dobra, powiedzmy uliczny Omia. Zobaczcie, już 400. Uliczne doładowanie, jakieś tam pyk. Ładnie się ten samochód tuninguje. Czerwona przekładnia, bardzo słaba zresztą. Nie chodzi o to, żeby jakoś zajebiście wykoksować ten wóz, tylko żeby go podnieść o klasę wyżej. Podniesiemy go o dwie klasy wyżej, to myślę, że ten dźwięk będzie już całkiem, jeśli się da oczywiście, to będzie już całkiem inny. O mia, myk. Nie udało się podnieść o dwie klasy wyżej. Musiałbym włożyć jakieś opony wyścigowe, albo hamulce, albo coś, nie wiem. Tu mam hamulców mam dużo. A to jeszcze mi spadło. Zawieszenie niebieskie. Okej. Poświęcimy jedno dobre zawieszenie i skrzynię biegów wyścigowych. Kurde, jeszcze nie. Aj, dobra, ale już niewiele brakuje, więc zostaniemy przy tym. I turbo. O, mamy klasę B, 501. No i posłuchamy, jak to teraz wygląda. Znaczy, jak to teraz będzie słychać, no. Nie będzie to wyglądać, no bo przecież będziemy słuchać, czy samochód rzeczywiście inaczej brzmi. Więc posłuchajmy. No moim zdaniem powiem wam, że coś się tutaj zmieniło. Teraz słychać tutaj turbosprężarkę, przynajmniej w tym Chryslerze. Wcześniej jej nie było słychać z tego co pamiętam. Musiałbym sobie jeszcze przejrzeć to nagranie dokładnie, więc mogę się tutaj mylić. Ale coś się ten dźwięk zmienił, no tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, piszcie w komentarzach. Nie jestem w 100% pewny, bo mówię, muszę sobie te nagranie przejrzeć i zobaczyć, czy będzie, jak będzie po i przed dokładnie. Okej, okay, następny mit. Czy moc nitro wpływa na wygląd nitro? Bardzo ciekawy micior. Więc no, wykorzystamy chyba znowu tego Chryslera tutaj do tego mitu. Aha, najpierw, zanim wsadzę lepsze skille, to sprawdzimy, jakie jest nitro teraz. Chodzi o wygląd nitro, chodzi oczywiście o światła. Teraz mamy taki ostro czerwony kolor. Widzicie? Ostro czerwony kolor tych świateł, czy smug, jakie zostawiają za sobą. A teraz włóżmy jakieś skille na zwiększenie mocy nitra w tym właśnie samochodzie. Warsztat umiejętności. Mam tutaj jakieś w magazynie takie skille na moc nitra, więc zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Magazyn, wyścig i patrzymy, czy mam coś, czy nie mam nic. Odnowienie nitro. Odnowienie jest. Moc nitro, ważniak. Dwugwiazdkowe, szkoda trochę, co? Mam to gdzieś, biorę ze sklepu. Ulepszymy sobie tymi skillami. Moc nitro. Myk. Raz. Trochę kasy stracę, no ale trudno. Mam tu jeszcze sporo tych skillów do sprzedania. I zapisujemy. Plus 25% mocniejsze nitro. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. I uwaga. Dźwięk się zmienił. God damn it. Nie przeszkadzaj. Dźwięk się zmienił nitra, ale czy wygląd? Ciężko to stwierdzić teraz. Kolorek, wiem, że w takim już naprawdę hardkorowo ulepszonym
Nitrze, nie wiem w którym samochodzie ja tak mam, ale chyba właśnie w Caterhamie, to wygląd tych smug jest inny. Chwileczkę, Caterham, gdzie ty jesteś? Tutaj. I tu mamy ważniaka, mamy. Ważniak o 14% to jest 29%, fucking shit, nie zmieniłem. 29% więcej mocy nitra. Jest ono jeszcze dodatkowo wydłużone. I chyba jeszcze w jakimś innym samochodzie mam tak zrobione. Zobaczymy jak tutaj nitro będzie wyglądać. Uwaga. Nie, zmienił się dźwięk, ale te smugi dalej są tutaj takie same. Zobaczę jeszcze w innym samochodzie, bo chyba jeszcze w jakimś samochodzie mam tak bardziej hardkorowo ulepszone te nitro, jeśli chodzi o moc. Oj, będę szukał teraz długo chyba, bo naprawdę nie pamiętam. Tutaj mamy ważniaka 14-14, nic ciekawego. Tutaj też 14-14, chyba to jest to samo ulepszenie. Ale zobaczmy jaki nitro ma tutaj kolor. O, zobaczcie, tu jest na przykład już zupełnie inny kolor tego nitra. Jest taki już bardziej w fiolet wchodzi. Zgadza się? Ha, to jest ciekawe. No właśnie, chyba nie we wszystkich samochodach ten kolor nitra się zmienia. To jest ciekawe. Czy to zależy od rodzaju tylnych świateł? Jak myślicie? Nie mam pojęcia. Ciekawa jest ta gra, bez kitu. Dobra, zobaczmy sobie kolejny mit. Czy na wyścigu drag można wrzucić bieg wsteczny? Oj, ciężko będzie sprawdzić ten mit z tego względu, że no nie wiem na którym dragu mógłbym tutaj kogoś znaleźć. Spróbujmy Speed Fair. Zobaczymy czy kogoś mi tu znajdzie, bo powiem wam, że jeździłem trochę dragów i nikogo nie mogłem tutaj znaleźć. Znaczy próbowałem jeździć, ale nikogo nie znalazłem na tych wyścigach. Na runwayu często ktoś śmiga i o, proszę bardzo, kogoś mi znalazło. Spróbujemy wbić bieg wsteczny. Mamy tutaj solidnych koksów. Oj, zobaczymy jak to będzie. Okej, udało mi się wbić na draga. Właściwie wydaje mi się, że na 100% można sobie ten bieg wsteczny tutaj wbić. Sprawdźmy. O, kurde. Nie mogę ani jechać do tyłu. Może strzałkami jakoś. Nie, strzałkami też się nie da. Oj, rzeczywiście nie da się wbić. Jedynkę mogę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątki, nawet szóstkę mogę wbić. Spróbujmy. Ej, wbiłem szóstkę i samochód jedzie do tyłu. What the fuck? Czwórkę? Też nie chcę ruszyć. O rany, ale dziwne. Trójkę, dwójkę, już coś tam rusza, ale kiepsko. Ta gra jest dziwna. Czyli wow, kurczę, nie da się wrzucić tego biegu wstecznego na dragu. Ciekawe. No dobra, zobaczmy sobie kolejny mit. Lamborghini Miura ma inny dźwięk przy włączeniu nitra niż inne samochody. Ale która Miura? Czy tutaj ktoś to napisał? Zobaczmy jeszcze. Wyjdź z tego. Lamborghini Miura SV, czyli Supervelocze, czyli chodzi o tą starą Miurę. Okej, to zobaczmy tą starą Miurę. No tak mi się wydaje, że to jest ta stara, no bo nowa nie jest oznaczona jako SV, tylko to jest koncept. Dobrze, Miura, Lamborghini Miura. Miura SV. No bo jeszcze jest inna Miura, koncept. O, to nie, nam chodzi o SV. I co mieliśmy sprawdzić? Inny dźwięk przy włączeniu nitra. Zobaczymy. Znaczy, jeśli chodzi o dźwięk, to już to przed chwilą sprawdzaliśmy. Nie, tutaj jest normalny dźwięk. Tylko po pewnie jakbyśmy sobie ulepszyli te nitro, to ono by brzmiało inaczej niż w innym samochodzie. Więc to jest kwestia tylko i wyłącznie w innych samochodach. To jest kwestia tylko i wyłącznie ulepszenia tego nitra skillami, jak przed chwilą zresztą sobie patrzyliśmy, tak? Okej. Czy samochody ze śnieżkami łatwiej wpadają w poślizgi? Mam tutaj taki jeden, chociaż nie jest to Snowflake. To wyrzuca za sobą śnieżki, jest to Lexus LFA. Ale Lexus LFA naprawdę bardzo dobrze trzyma się drogi. I raczej
Ciężko potwierdzić mi ten mit, bo musiałby mieć Lexusa LFA w zwykłej wersji. I no, Lexus właśnie słynie z tego, że naprawdę bardzo dobrze trzyma się drogi. I no, moim zdaniem nie ma tutaj opcji, żeby on wpadł w poślizg. Zostawiam za sobą te śnieżynki, ale jest, no, bardzo dobrze trzyma się drogi, więc absolutnie, moim zdaniem śnieżki tutaj w żaden sposób nie wpływają na osiągi samochodu. Okej. Czy unik awaryjny jest silniejszy od indywidualnego? Jak to sprawdzić solidnie? Właśnie. Przed chwilą sprawdziliśmy. Znaczy, unik drużynowy jest dla wszystkich graczy. Czyli jednocześnie, gdy użyjemy uniku drużynowego, awaryjnego uniku drużynowego, to on będzie u wszystkich graczy i on przez to jest mocniejszy. Natomiast na moc tego uniku awaryjnego wpływają skill mody, które wam pokażę. I one działają tak samo na zwykły unik awaryjny, jak i na ten drużynowy. O, i już wam pokazuję. To jest moc uniku awaryjnego. Zwiększenie mocy uniku awaryjnego o 5%. No właśnie, i to jest też ciekawa sprawa, czy ten skill rzeczywiście wpływa tylko na moc uniku awaryjnego tego zwykłego, czy też drużynowego. I mogę to sprawdzić właśnie w samochodzie, który jest stworzony do używania uniku awaryjnego. Ja sobie specjalnie taki zrobiłem. I to jest Ford Mustang RTRX, którego mam tutaj. I pokażę wam jeszcze, jakie mam tutaj skill mody. Mogę to zrobić już na poziomie wyboru samochodu, no ale trudno, jakoś nie zrobiłem tego. Więc tak, zobaczcie sobie, moc uniku awaryjnego mam zwiększoną o aż 50%, jest to wymaksowana moc i zasięg, tak? Zasięg uniku awaryjnego jest zwiększony o 120%, także ten samochód po prostu masakruje. Zaraz wam to zademonstruję, myślę. Nie wiem, weźmy sobie jakiś pościg, albo nie. Weźmy sobie ucieczkę drużynową. Znowu ten late departure. I pokażę wam, co ten samochód robi z samochodami policyjnymi. Także tak, ja myślę, że te uniki tak samo działają w obu. Znaczy te skille działają tak samo w obu różnych unikach awaryjnych, czyli chodzi mi tu o te power-upy, zarówno w drużynowym, jak i tym zwykłym. Bo ja na przykład używając tego zwykłego uniku awaryjnego widzę, że te radiowozy odlatują tak samo jak w przypadku, gdy używam uniku drużynowego. Z tym, że moc tego uniku awaryjnego działa tylko dla mojego samochodu, w sensie ten drużynowy. Trochę to namieszane, ale moc tego uniku awaryjnego, jeśli ją zwiększę, działa tylko dla mojego samochodu, więc jeśli użyję drużynowego uniku awaryjnego, to dla innych samochodów ten unik awaryjny nie będzie wzmocniony, tylko dla mojego samochodu. I też ciekawa sprawa, czy jeśli ktoś użyje uniku awaryjnego, a ja mam zwiększony ten unik awaryjny, moc mam zwiększoną tego uniku awaryjnego, to czy użyty power-up przez tego drugiego gracza wpłynie jakoś, czy te skille wpływają na ten power-up u mnie? Bo to może być jakoś zbugowane, powiedzmy. Ale podejrzewam, że może wpływać. Wiem, że trochę namieszałem, ale no sens tutaj pozostał. Tak, powiem wam, że to, co się zaraz wydarzy, to jest szok. To wygląda tak, jakbym jechał na jakichś cheatach. Naprawdę. Wystartuję sobie pierwszy, żeby zrobić wrażenie na tych z tyłu. Zaraz się włączą tutaj power-upy. I uwaga, 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 mam nadzieję, że nie zlaguje. Patrzcie. Ups. O, zlagowało, okej. No dobra, to pokażę wam ten drużynowy unik awaryjny. Skumajcie. Uwaga. Jeszcze LEDy wcisnę. I zaraz użyję tego zwykłego uniku awaryjnego i zobaczymy, jak odlecą te radiowozy. Uwaga. O. Myślę, że siła tego odrzutu jest w obu power-upach taka sama i moc uniku awaryjnego wpływa tak samo na te dwa power-upy. To jest masakra. Niestety są trochę lagi czasami z tymi power-upami i nie zdążymy użyć unika awaryjnego na czas, co jest
czasami problemem. Czy Lamborghini Aventador zarzuca na siódmym biegu? Znaczy, czy no, Lamborghini Aventador zarzuca na siódmym biegu? Powiem wam tak, jeśli chodzi o zmiany biegów w Need for Speed World, to jest ciekawa sprawa, bo Aventador jest ogólnie strasznie niestabilny i ciężko nim jechać na zakrętach. Jak włączamy nitro na jakichś wybojach, czy jeszcze jak są wyboje i są wyboje i zakręt, to Aventador potrafi zdziałać cuda. Potrafi się obracać o nie wiadomo ile stopni i robić straszliwe rzeczy dla nas. Ciężko go wtedy opanować. Więc czy jest niestabilny? Ogólnie jest zmiana biegów. Tak jak mówiłem, jest to problem. Bo na przykład teraz jadę sobie szóstką i redukuję na piątkę. Samochód zaczyna zwalniać, włącza taki jakby hamulec związany z zmianą biegu. Po prostu gościu włącza tak jakby sprzęgło, ale w Wordzie to wygląda trochę inaczej. O, nie wiem, może znajdę jakiś taki zakręt ostrzejszy albo dłuższy. Chodzi o to, że przy zmianie biegu samochód staje się niestabilny tylko na chwilę i przy skręcaniu, a nie przy jeździe na przykład po prostej. Zmienia bieg chyba przy 307 km na godzinę. Ciężko mi tutaj było to pokazać, ale zaraz. Uwaga, uwaga. O, nie udało się pokazać. Ogólnie na samej zmianie biegów. Nie to, że tam włączymy sobie siódemkę i wtedy Aventador zaczyna nagle jeździć bokiem. Nie, po prostu w samym momencie zmiany biegu. Dobrze, i teraz pokażę wam jeszcze, co się dzieje, jak zredukuję bieg na niższy. To Aventadora wtedy powinno zarzucić ładnie, znaczy brzydko w sumie. Uwaga. O, widzicie? Od razu tak odbił jakby w lewo mocno. Czasami jest to korzystne, jeśli umiemy to wykorzystać dobrze, ale no, w Aventadorze jest kiepsko to wykorzystać, bo jest masakra po prostu. Dobra, pokażę wam teraz, może uda mi się dobrze wejść w ten zakręt. Uwaga, uwaga. I widzieliście, co zrobił? Nagle tak jakby coś go popchnęło w lewo, a potem staje się nagle bardzo, bardzo podsterowny i jedzie prosto, mimo że skręcamy cały czas w lewo. I to działa w większości samochodach, ale w Aventadorze jest to niebezpieczne, szczególnie na nierównej drodze. Teraz jak jechałem na niższe, zmieniłem bieg na niższy, ale nic się nie stało, bo to nitro jest tu tak mocne, że nie dało się tego odczuć. No dobra, a tu jeszcze będzie taki mocniejszy zakręt i sprawdzimy, co się stanie z Aventadorem. O, widzieliście tutaj? Też go tak coś popchnęło w lewo. I w Wordzie ogólnie jest tak, że jak zredukujemy bieg, w ogóle próbujemy bawić się tymi biegami, to na chwilę Word się przełącza na skrzynię manualną, a później jak na przykład obroty dochodzą do tych maksymalnych i trzeba zmienić bieg, to Word już automatycznie przełącza się na skrzynię automatyczną, ale samochód na chwilę dłużej chodzi na tych maksymalnych obrotach, przez co, nie wiem, tam chwilę, dosłownie chwilunkę, no szkurde, jedziemy wolniej niż fabryka dała, że tak powiem. Także jest trochę tego minus, ale możemy czasem wykorzystać ten, powiedzmy, dziwny błąd na zakrętach, chociaż wymaga to sporych umiejętności, no i trzeba ryzykować niestety tym, że możemy źle wykonać, że tak powiem, ten skręt dziwny. Spróbuję jeszcze raz tutaj. Jest to ciekawe, ja tego nie używam, bo uważam, że nie ma takiej potrzeby. Można sobie radzić bez tego, powiedzmy, hamowaniem, ale jest to ciekawa sprawa i można by to kiedyś wykorzystać do robienia czasówki bez power-upu, bo i tak użycie nitra daje więcej niż takie zabawy. To jeszcze tu wykorzystam. Dziwne to jest, no ale można się tak pobawić. Okej, no i tyle jeśli chodzi o mity na obecną chwilę. Mam nadzieję, że podobało się to wideo i kilka ciekawych rzeczy, żeśmy sobie tutaj razem odkryli. Piszcie mi tutaj na blogu w specjalnym poście, po prostu klikacie sobie
o tutaj, w ten link. Tutaj, mity do obalenia w NFS World na moim blogu. Wchodzicie sobie i pokazuje się ten post. No i tutaj w diskusie nie musicie się logować. Piszecie sobie, Lucek jesteś faja. I fajnie, takie są komentarze od razu blokowane automatycznie, nie przeze mnie, tylko przez system komentarzy, więc piszcie swoje propozycje co do tych właśnie mitów. Jeśli się uzbiera ich więcej, będę robił kolejny materiał. A tymczasem bardzo wam serdecznie dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!